Idę wziąć paczuszkę od Ewci. Pozdrawiam Ewuniu i dziękuję. Patrzcie, co tu się dzieje. Easy Rider. Elektropaka, tam coś, a tu paczka od Ewy PS Gdańska. Otwieramy. Ale to światło daje. Kurde, normalnie, dziękuję. Bierzemy się za pakę. Już? Haki niecierpliwy. No kurde. Paczuszka od Ewci. Ewcia jak zwykle zaszalała gabarytowo. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja dalej nie wiem, co tu jest. Nawet nie próbuję się spodziewać, bo nic nie wymyślę. No do góry. Uwaga, góra. Tniwaść. Tniwaść, wstyd oszczędź. Ja, o matko boska. Ja, tak. Czyli świąteczna paczka Merry od Ewy. Merry Christmas. Uwaga. Wszelkiej pomyślności na ten świąteczny czas. Zdrowia, trwania w pasjach oraz sukcesów na YouTubie. Tego samego na cały 2024 rok dla Ciebie i Twojego kanału Tam na Dnie życzy Ewa PS Gdańska. Ewcia, my również Tobie życzymy wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, żebyśmy się wszyscy w takim samym składzie spotkali w przyszłym roku u nas na kanale na YouTubie. I pamiętaj, kawa u nas to również pójdzie na półeczkę. Na naszą magiczną półkę. No jak? Świątecznie gwiazda petrejeńska. Się robi gablotka, ale to nie docelowo będzie to. No dobra, lecimy dalej. Lecimy. I jak zwykle u Ewy. Ewa mówiła kiedyś, że lubi pakować. Czekajcie. Lubi pakować. Przecież to jest Ewa, szkoda tego otwierać, no. Wiecie co? My to zdejmiemy, tak wam pokażę teraz, jak to wygląda docelowo. Jest przepięknie. Ściągamy to i będę wam pokazywał, jak to wszystko. Zobaczcie, ładnie popakowane. Normalnie, Ewa. Nie otwieramy tego. Dobra, kończymy film, nie otwieramy. Zostawiamy to na półce. Na razie, trzymajcie się. Żartowałem. Wy to widzicie? Przyszły prezenty w paczce. Jeszcze jedna. A jeszcze jedna? O, no teraz to już. Ewa, normalnie wiesz, że za... nie wiem, co mam powiedzieć znowu. Tak. No dobra, lecimy po kolei od tej największej. Zięcia mi zacięło się. Ja pierniczę. Od tej. Może od tej, ale zapakowała. Szkoda. Naprawdę szkoda, to powiem wam otwierać, nie? Czekaj, co tu pisze? A no tak, bo tu jeszcze trzeba czytać. Do przyczepy na czymś trzeba gotować. Trzeba gotować. Oho, to ja już wiem. Ja... Uwaga, tnę. Ten nożyk to też by pasowało zmienić. Nie ma tu większego na tym warsztacie? O. Tam jest, kurde. Czujesz mój nożyk. Czekaj. Góra. Góra, dół. Ja pierdykam. O. Normalnie otwieramy. Czekaj, tak zrobimy. Ciągnij fantom. Ho, ja ho, cię ho. Kręcę. Normalnie prawie, że stylowa pod PRL.
Jeden z cenniejszych eksponatów warszawskiej giełdy samochodowej, Mercedes 190e z zeszłego roku za 14 tysięcy bonów albo dolarów. Cen wyrażanych w złotówkach w zasadzie nie ma, choć gdyby ktoś chciał, ruchome kantory wymiany pracują pełną parą. Camping gas. Camping gas. No, Ewa. Ej, ale tu coś też jeszcze jest. Zobaczcie. Komplecik. Komplecik, kompletna. Tu jest. Ale numer. I na gaz, butle. I na gaz, butle. No, Ewcia, zaszalałaś. A że to do przyczepy, proszę bardzo. I można odłożyć na bok. Albo w sumie do torby. Ale torba? Kurde. Superowa. Zarąbista. Teraz trzymaj, reduktor. Reduktor wkładam. Do bocznej kieszeni. Wkładam z powrotem. Ja normalnie jestem. Wielkie dzięki, Ewcia. Zamykamy. I na bok. I na bok. Lecimy dalej. Powoli. Jak chcecie teraz? Od mniejszych do większych, czy od większych do mniejszych? Lecimy od małych. Zobacz, co pisze. No. Dla Mańka reszta do huty. Gdzie już później? Ale się przeczułem. Brak słów. Ewa pamięta nawet o Mańku. Dziękuję ślicznie. Ja to będę wszystko odkładał na bok. Jak wypakujemy, to włożymy to z powrotem. Dobrze, teraz lecimy z tym. Czekaj, to zobaczymy. Tu nie ma karteczki, to ja wiem, co tu jest. Tu będzie kawa, bo Ewa zawsze przysyła kawę. Na 1000000%. Kurde, poczekajcie. Jak to się kurde, dobra. No to... nożem, najszybciej. Mówiłem, że kawka musi być. Nie, Ewcia, kawa musi być. Ekspres trzeba tu przynieść. Na bok, dobra, lecimy z tą dziwną paczką teraz. A to jest, wam powiem, to jest normalnie... Co jest napisane? Dotarłam do takiego miejsca bez imadła i młota, nie... Jeszcze raz, poczekajcie. No, dotarłam do takiego miejsca, gdzie bez imadła i młota... Nie robota. Czyli rozumiem, będzie coś do demontażu. Ale zobaczcie, jaki załącznik. A rzeczywiście. Uwaga, trzymam. O! Zobaczcie. O. A to będzie silnik z odkurzacza. Czyli Ewcia niedługo będzie. Kolejny demontaż. Czy będzie ruda? Czy będzie ruda? Czy nie będzie rudej? Na pewno będzie amelinium. Troszkę. Ja pierniczę. Dobra, ja lecę z kolejną paczką. No dobra, stąd. Uwaga, cnę. Paczka w paczce. Odcinek będzie długi, ale trzeba poświęcić naprawdę temu. Trzeba temu poświęcić chwilę czasu. Strzelam, że to również jest do przyczepy. Pisało coś? Nie, nie zauważyłem, żeby pisało. Zobaczcie. Obrusik. Znaczy... Na pewno pisało. No. No pewnie, że pisało. Do przyczepy. Obrusik na stolik. Zobaczcie, jaki garnuszek. Nie? Kurde, na te jajeczka takie przepiórcze. Malutkie. O, rozkładane. To jest też luksusowe. A co? O. Na przykład będziemy ziemniaczki obierać. Na przykład. O. A to też jest rozkładane. Bo tak się właśnie zastanawiałem, a to rzeczywiście rozkładane jest. O. No to? Kurde, no luksusowo. Zobaczcie, to, nie wiem. To na to, tu, tak. Tak, o, proszę bardzo. A tutaj tak. No, tu na przykład. No, właśnie, tu, tak tu, jest. O, właśnie tak o, jest, a to?
na przykład w sztućce tu. A to jest mata. To jest mata antypoślizgowa. Ta. Taka. Kurde, o. Ewa, o wszystkim pamiętasz. O, naprawdę. Widelczyki, łyżeczki. O. Tylko nie tego gabarytu. No nie mam pod ręką innych. Ale o, umyjemy, jak Marcin będzie zmywał na biwaku. Oho. Bo zmywarki nie ma. O. Piękna akcja. Luksusowo. To proszę zabierać od razu do przyczepy. Kolejna rzecz to są torby. Świąteczna i druga zwykła. Będą na butelki zwrotne. Teraz lecimy z tym pudełkiem. Co tutaj jest napisane? Coś na słodko. Zaraz zobaczymy. No. Pan co, uwaga. Ja cię kręcę. Co to jest? Krupnik, a jerkoniach. Słony karmel, bezalkoholowy oczywiście. No. To Natalka będzie próbować. Alicja! O, też. Lekko strzęśnięte. Nie mieszane. Nie mieszane, zobaczcie. Orzeszki, ciasteczka, batoniki. Marcypanowe. Marcypanowe to Alcia lubi. No, orzeszki to nie. Szok. Zobaczcie. Szok. Co ta Ewa wyczynia? Składamy z powrotem, bo tu jest, wiecie, ograniczone miejsce. I jak go to włożyła, teraz nie chcę wejść. Znowu mam klina, jak to zapakować. O. Dobra, lecimy dalej. Prace ręczne. Dość mi się. Pracę. Najlepsze w tym wszystkim to jest otwieranie tego. Oho. Uwaga, bo coś napisane. Najlepszy wypełniacz według Kaniowskiego. Tak jest. Pozdro Kaniowski. Puszki na bok. Uwaga, co tu jest dalej? Bo jest duży list. Do skubania i segregowania. Przewodziki. Przewodziki, jakiś tam złomik. Tu gdzieś jakieś mała miedziuszka. Tak, powtarzam. Przewodziki, nie kabelki. Tak jest. Wypełniasz proszę do środeczka. I na bok. Myślałem, że te puchy smyrne. Ostatnia paczka, na której jest napisane może przydać się w przyczepie. O. Czekaj. Zeszło. Do śmietnika. Normalnie nie wiem, czego tu się można spodziewać. O, moment. Tak. Jak się nie przyda, jak się przyda. O, organizator do przyczepy. Organizer do przyczepy. Organizatory. No i Ewcia, ty to masz normalnie, no. Że jeszcze ci się chciało napisać, ale to się tak fajnie odpakowywuje, powiem wam, tak to się fajnie odpakowuje. Najlepsze jest odpakowywanie. Rewelacja. Słuchajcie, Marcina, bo normalnie ja się spocił z tego wszystkiego, od tej paczki. Z wrażenia. Bardzo fajne ściereczki do zmywania. Jak przyjedzie Ewa, to będziesz układać przyczepie. A ci teraz zagiąłem, co? Super, dobra, układamy i już wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. No Ewcia, co my mamy powiedzieć? Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy. I widzimy się w przyszłym roku.
Zapraszamy. Na kaweczkę, bo tu trzeba to poukładać w przyczepie, to nie myśl, że się samo to poukłada, tak nie będzie. Pozdrawiamy, dziękujemy i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie subskrypcję, tu gdzieś wam lata łapkę w górę. No i chyba w sumie tyle. Cześć, trzymajcie się. Dobranoc.